Hejka. Taki pan Jack Ma, założyciel portalu Alibaba. Może o nim słyszeliście, może nie. Jest to jeden z najbogatszych ludzi w czołówce w Chinach. Powiedział takie fajne, mądre słowa. Kiedy masz między 20 a 30 lat, znać małą firmę i ucz się od szefa zarządzania wszystkiego. Kiedy masz 30-40 lat, spróbuj czegoś swojego. Niekoniecznie od razu rzucaj pracę, ale spróbuj czegoś małego, czegoś, co przyniesie ci dodatkowo jakieś dochody. Kiedy masz 40-50 lat, rób to, czym jesteś dobry. I tak dalej, i tak dalej. W dzisiejszym właśnie filmiku chcę wam powiedzieć, chcę wam doradzić, który okres waszego życia jest najważniejszy. Kiedy powinniście robić coś, czego może nawet jeszcze nie wiecie. Kiedy ma się 20 lat, to jest właśnie najlepszy czas, najlepszy okres, żeby zbudować wszystko wkoło siebie. W tym okresie bardzo ważne jest, żebyście zaczęli eksperymentować, sprawdzać to, co chcecie robić. Czy chcecie pracować jako spawacz, czy chcecie pracować jako stolarz w sklepie, w marketingu. Musicie znaleźć to, co naprawdę wam będzie się podobać, to co będzie sprawiać wam przyjemność, bo to nie chodzi tylko o pieniądze, bo pieniądze nie są w życiu najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby dostawać pieniądze za to, co lubicie, co kochacie. I jeżeli znajdziecie dobrze płatną pracę, na początku będziecie szczęśliwi, ale później ta praca nie będzie wam sprawiać już przyjemności. I będziecie źle się tam czuli, będziecie cały czas każdego poniedziałku budzić się rano i narzekać, że trzeba iść do tej pracy. Więc warto jest znaleźć naprawdę coś, co kochacie. Tak jak ja kocham pracę z metalem, kocham wstawać rano, iść do pracy. Nie czekam na ten piątek, żeby doczekać do weekendu, tylko po prostu cieszę się, że mogę cały czas w tej pracy coś nowego robić. Kolejną kwestią jest bardzo ważne, co w wieku 20 lat musicie się nauczyć, to nauczyć inwestowania i oszczędzania. Te dwie rzeczy są bardzo ważne. Ja żałuję, że nikt wcześniej mi tego nie powiedział. Kiedy miałem 20 lat, wszyscy naokoło mówili: a, jesteśmy młodzi, trzeba się bawić, szaleć. A, gdzie tam myśleć o emeryturze, o przyszłości? Owszem, no nie trzeba myśleć o tej emeryturze, bo to jest całe życie. Jeżeli ma się 20 lat i się myśli o emeryturze, to nie jest całkiem dobrze. I warto w tym wieku 20 lat, między 20 a 30 lat, poświęcić właśnie czas na oszczędzanie. Nie musicie oszczędzać, mówię, ile. Ważne, żeby się po prostu nauczyć tego całego procesu, tego odruchu, żeby mieć ten odruch, że bierzecie i przy każdych zarobionych pieniądzach, czy przy wypłacie, czy nawet jak dostaniecie, czy gdzieś wygracie jakiegoś totka, może ktoś z was totka gra, żeby te pieniądze mieć i móc jakoś tam odkładać. Jakiś mały procent, nawet 5% wypłaty w skali wielu lat da wam jakiś tam dodatkowe zabezpieczenie. Będziecie w przyszłości bardziej niezależni. Jeżeli wam się jakaś praca już znudzi, nie będzie już wam się podobać, będziecie mogli ją rzucić i spokojnie sobie szukać innej, bo będziecie mieli za co żyć. I to jest bardzo ważne, żebyście się tego nauczyli. Poza tym warto jest nauczyć się inwestować. Inwestycje są przeróżne rodzaje. Jedni inwestują na giełdzie, drudzy w kryptowaluty, chociaż ja akurat nie popieram kryptowalut, ale to też wasza sprawa. Może jak to mądrze się robi, to też jest dobrze.
ale możecie zainwestować tak samo w siebie. I to jest bardzo ważne właśnie w tym okresie zacząć inwestować w siebie. Jak inwestować? Właśnie, jak inwestować w siebie? Kupując różnego rodzaju szkolenia, kursy, książki. To też jest bardzo ważne, żebyście zaczęli czytać. Ja wiem, no, dużo ludzi nie lubi, bo w dzisiejszych czasach to mało kto czyta, woli sobie obejrzeć na YouTubie filmik, czy cokolwiek innego, zamiast po prostu czytać jakąś mądrą książkę. Najważniejsze właśnie, żeby czytać takie książki, nie byle jakie, bo właśnie, jak już czytać te książki, to czytać książki, które wam dadzą jakąś wiedzę, która w życiu wam się przyda. Książki rozwojowe, ogólnorozwojowe, takie motywacyjne. Książki, historie różnych ludzi, którzy osiągnęli na przykład to, co wy chcecie osiągnąć. Czy powiedzmy książkę techniczną. Jeżeli jesteście spawaczami, warto mieć w domu książkę, w której jest napisane na przykład jakie materiały mamy, jakie procesy, obróbki tego. Sami wiecie, o co chodzi. Jeżeli planujecie jakąś tam karierę w danym zawodzie, warto jest poszukać mentora, poszukać osoby, która was pokieruje. W tych właśnie młodych latach bardzo właśnie ważne jest to, żeby ktoś was pokierował, żeby ktoś wam pokazał drogę, jak robić to, co chcecie. Bo samemu ucząc się też jest dobre rozwiązanie, ale samemu jest bardzo ciężko i dużo dłuższa droga. A ktoś wam może powiedzieć rzeczy, których na przykład nie znajdziecie w książkach, tak jak na przykład ja tutaj na kanale. Nieraz wam mówię o rzeczach, które nie sądzilibyście, że będą wam potrzebne w pracy, czy po prostu możecie się z jakimiś sytuacjami spotkać. Więc mentor to jest podstawa. Myślę, że te między 20 a 30 lat to nie jest zbyt dobry okres, żeby zakładać rodziny. Aczkolwiek końcówka lat 20, czemu nie? Ja osobiście miałem 25 lat chyba. Czy to było za szybko? Nie uważam, po prostu tak wyszło. Więc ten czas raczej poświęćcie w samorozwój. Właśnie znajdźcie, tak jak tutaj na samym początku powiedziałem, tak jak powiedział pan Jack Ma, w wieku 20 lat przyjmijcie się do jakiejś małej firmy. Nie od razu do firmy, która zatrudnia kilka tysięcy ludzi, bo oni w takich dużych firmach nie poświęcą wam tyle czasu, co właśnie w tej małej firmce. W małej firmce szef będzie wam pomagał, będzie wam doglądał wszystkiego i on wam będzie przekazywał całą wiedzę, jaką ma, po to, żebyście byli bardziej wydajni, bardziej produktywni. A w dużej firmie coś tam dadzą wam do roboty, ktoś może przyjdzie, może wam coś podpowie, a nie, młody się męczy. Każdy musiał się nauczyć, takie jest gadanie. A ten szefu w malutkiej firmie poświęci, naprawdę serce czasami oddaje, żeby nauczyć swojego pracownika wszystkiego, bo mam nadzieję, że ten pracownik u niego zostanie. Jeżeli w tym okresie już naprawdę wybierzecie to, co lubicie, to, co kochacie, kontynuujcie to. Ale już w późniejszym wieku, kiedy już te 30 przyjdzie, warto jest właśnie koniec 20, początek 30, warto jest zacząć robić coś, co wam będzie sprawiać przyjemność, ale też dawać wam dodatkowe jakby zabezpieczenie w życiu. Warto jest wtedy zacząć właśnie coś swojego. Nie zostawiajcie te pracy, które macie. Możecie przenieść się do większej korporacji. Warto jest też zmieniać te zakłady, żeby nabrać doświadczenia. Ja nie mówię, że te 10 lat macie siedzieć w jednej firmie. Chociaż ja 7 lat siedziałem w jednej firmie. Troszeczkę za długo, ale nauczyło mnie to dużo rzeczy. Dzięki temu w przyszłości miałem łatwiej. Może gdybym wcześniej zaczął jeździć, zwiedzać różne firmy, byłoby naprawdę, miałbym dużo większe doświadczenie. Ale jeżeli, tak jak mówię, jeżeli skończycie już te 28-30 lat, warto jest nie rzucać pracy, ale zacząć coś dodatkowo robić.
nie mówię niekoniecznie, że jak jesteście w jednej branży, po godzinach robić tą samą branżę. Chyba że ją tak bardzo kochacie i planujecie rozwinąć to wszystko tak mocno, żeby w przyszłości już pójść sobie na swoje. To jest naprawdę super sprawa. Poświęcać swojej firmie po godzinach odpowiednią ilość czasu, to na pewno Wam zaprocentuje w przyszłości. I możecie tak samo spróbować z czym innym, bo niekoniecznie musicie być dobrzy tylko w jednej rzeczy. Niekoniecznie musicie być na przykład dobrzy w stolarce, czy dobrze gotować. Możecie jeszcze dodatkowe mieć jakieś umiejętności z księgowości, z informatyki. Bardzo ważne jest właśnie, żeby w tym młodszym wieku znaleźć te potencjały. Bardzo ważne jest też, że jeżeli sami nie dostrzegacie tych potencjałów, może po prostu poprosić o pomoc kogoś innego, kogoś, jakiegoś doradcę. No, tutaj akurat nawiążę do kontaktu ze mną, bo osobiście mogę naprawdę wiele podpowiedzieć, wiele pomóc Wam w znalezieniu właśnie tego dodatkowego daru, Waszego daru, bo to jest dar. Dar to, że potraficie więcej niż tylko tą jedną rzecz. I pracujcie nad tym. Pracujcie nad tym, dopóki nie zacznie to naprawdę przynosić Wam jakiś wielki dochodów. To nie będzie rok, to nie będzie dwa. Czasami trzeba 5, 10 lat pracować nad czymś intensywnie, żeby móc z tego w przyszłości czerpać jakieś dodatkowe korzyści. I historie na całym świecie pokazują, że niektórzy, tak jak ten pan Jack Ma, pracowali po 30 lat nad czymś. Po 30 lat. Żeby to w końcu przyniosło im naprawdę zamierzony cel. Dzisiaj ktoś by powiedział, no miał szczęście, ale nikt nie patrzy, że on tyle lat pracował nad tym i na te szczęście bardzo ciężko pracował. I dzięki temu, że cały czas poświęcał zamiast na zabawy, zamiast na kontakty z przyjaciółmi, poświęcał ten czas na pracę nad tym swoim wymarzonym projektem, dzisiaj może powiedzieć, że jest człowiekiem sukcesu. I ja życzę Wam tego samego, że uda Wam się i w tym właśnie czasie, kiedy będziecie tworzyć coś nowego, będziecie próbować nowych rzeczy, nie zapominajcie o rzeczach z poprzedniego okresu swojego życia. Nie przestawajcie oszczędzać, inwestować, rozwijać się, uczyć, bo to na całe życie, to jeżeli to sobie wbijecie w krew, w głowę, ten cały schemat, ten cały proces, to po prostu to już jest nawyk. Jeżeli wejdzie Wam w to nawyk, to będziecie tak całe życie i nigdy nie będziecie na dnie. Nigdy nie dopuścicie do momentu, w którym wszystko stracicie, bo zawsze wiedza, te oszczędności, to wszystko będzie się kumulować i nawet jeżeli coś, nad czym pracowaliście latami, nie wyjdzie, będziecie mogli zacząć od czegoś innego. Będziecie mogli... Nawet nie zaczniecie od zera, bo ktoś zaczynając od zera myśli... ktoś, kto zaczyna od zera, to zaczyna od budowania wiedzy, swojej oszczędności, wszystkiego, a Wy już będziecie mieli jakiś tam początek, więc będziecie mieli te kilka procent już przygotowane na nowy start. I Jack Ma powiedział, że jeżeli ma się 40, 50, to po prostu róbcie dalej to, czym jesteście dobrzy. Nie zaczynajcie już niczego nowego, bo jeżeli od 20 do 40, przez te 20 lat nie zaczęliście niczego nowego, lepiej jest robić to, co już umiecie. Co innego, jeżeli ktoś do tego czasu nie zaczął niczego nowego, to musi zacząć, to musi ciężko pracować, ale nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno na to, żeby zacząć od nowa, żeby zacząć od samego początku, ale tak jak Wam mówię, znowuż nie zaczniecie od samego początku, bo jeżeli Wy robicie te nawyki, będziecie mieli wiedzę, wszystko szybciej Wam będzie
przychodzić, łatwiej wam będzie przychodzić. Jeżeli ktoś, powiedzmy, ktoś był naprawdę bogatą osobą, dobra, nie, powiedzmy, że ktoś był milionerem i stracił cały majątek, kolejny raz dużo szybciej przychodzi on na zbudowanie tej całej firmy, tego samego majątku, ponieważ ma bagaż doświadczeń, tych złych i tych dobrych, dzięki którym wie, jak krok po kroku zbudować wszystko od początku. I tak mówią, że ludzie, którzy osiągnęli sukces, te milionerzy, miliarderzy, w życiu przynajmniej 3 razy zbankrutowali. Na przykład Donald Trump. Może mało kto z was wie, dużo ludzi na niego narzeka, zrobili taką otoczkę wkoło niego, że on jakiś jest walnięty, że jak był prezydentem, to jakieś miał nienormalne pomysły. Nieprawda, po prostu ten facet chciał bardzo dobrze dla kraju. On chciał po prostu zniszczyć korupcję, chciał po prostu, żeby bardzo dobrze w tym kraju się żyło, żeby z powrotem wrócił ten American Dream, o którym zawsze mówiono. Tego już nie ma, tego już w tym kraju już nie ma, ale on miał kilka miliardów długów, czujecie to? On miał 4-5 miliardów długów, dolarów. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy jest wart około 10 miliardów jest wart jego majątek. Więc słuchajcie, jak ktoś mówi, że ma problem, że ma długi, że ma problemy, to znaczy, że jest leniwy, bo tak naprawdę można osiągnąć wiele, tylko ciężką pracą. Nie przychodzić do domu, siadać przed telewizor, brać piwo i nic nie robić do samego wieczora. Tylko po prostu wziąć książkę, wykupić sobie jakiś kurs online, czy zapisać się na jakieś szkolenie po pracy i działać. Można rozwijać swoją firmę, po pracy robić jakieś dodatkowe rzeczy, po to, żeby to w przyszłości zaprocentowało wam. I tego wszystkiego wam życzę i mam nadzieję, że dzisiejszy filmik da wam troszeczkę do myślenia i będziecie konsekwentnie szli do przodu. Wiem, że na moim kanale bardzo dużo właśnie ludzi jest pomiędzy 20 a 40 lat. Większa część właśnie jest w tym wieku. Mało jest ludzi starszych, ale do nich też ten filmik jest, że nigdy nie jest za późno. I jeżeli naprawdę masz jakiś problem, nie wiesz, jak się zabrać do wszystkiego, zapraszam do współpracy ze mną. A pieniążki, które zainwestujesz w bardzo krótkim czasie, wezmą ci się, zwrócą i to z wielokrotną nadwyżką. Więc jeżeli podobał ci się ten film, zapraszam do zostawienia lajku czy napisania do mnie na mailu. Jeżeli pragniesz, jeżeli chciałbyś współpracować ze mną, to wszystko na dzisiaj. Do następnego. Cześć! Jeżeli podobał ci się ten filmik, zostaw pod filmem łapkę w górę i napisz komentarz, co naprawdę ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać pełne wartościowe filmy na moim kanale, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśnięcie ten przycisk, czy na czerwono napisane subskrybuj, do tego dzwoneczek, dzięki czemu w pierwszej kolejności za każdym razem, co wrzucę nowy filmik, za każdym razem będzie YouTube was informował o tym i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie wam przekazuję, całkowicie za darmo. A jeżeli to wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć funkcję wesprzyj. Dzięki temu drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać wszystkie informacje. Mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć!